niebieski dołączaj! Więcej, więcej! A więc witajcie w kolejnych przygodach w Red Alert 1 Remastered w kampanii Aliantów. Ostatnio po raz drugi Ruscy dostali łupnia w tym samym miejscu, czyli gdzieś tutaj, nie wiem co to tam było, jakieś kurde góry pod Zieloną Górą czy coś takiego zmrożone. Raz próbowali się przebić, my odzyskaliśmy tamte tereny i nasz konwój przejechał, i drugi raz potem, jak zniszczyliśmy mosty w Białymstoku, też nie udało im się przejechać tamtym miejscem. Ale jak widzicie, dalej sytuacja jest tragiczna po prostu, pomimo naszych tych małych zwycięstw. Grecja padła, Niemcy są praktycznie zniszczone, cała północ też się załamuje. Więc pomimo, że coś tutaj nam się udaje, przynajmniej mi, no to dalej jest do dupy. Aż 3 wybory, po raz pierwszy. Jedziemy do Gdańska, jeśli to w ogóle jest Gdańsk. Gdańska nienawidza! Zastrony Gdańsk! Jebany Gdańsk! Jebany skurwiaj Gdańsk! Fuck you! Government leaders have abandoned the capital and are now hiding in exile. Information out of occupied Athens has been sporadic, but Soviet forces are indeed in control of the capital as well as much of the outlying territories in Greece. In the city, fighting among Allied and Soviet troops continues, but the Allied death toll is rising rapidly. Now it remains to be seen if Allied forces will be able to weather this onslaught intact. Reacting to this latest assault, Allied diplomats led the United Nations in a 281-7 vote. That in approving a unique military funding initiative aimed at increasing global allied support. This proposal calls for the formation of a global defense agency to be temporarily established in an as yet unnamed European capital. Czyli są pierwsze kroki, będziemy mieć większe finansowanie, prawda? O nie, sounds bad, does it not? No. Well, it is. But Stalin has just written his obituary. At last. This will help us galvanize the rest of the world against him. Cały świat. We have lost Greece. Stravos już płacze. We are not out just yet. Stalin may think so. But if we can continue to count as the talents of commanders like yourself, we will come to this war on top. My old friend... Pikanie. Pizza opłacona przyjechała. Czekaj, men. O nie. She found something. Znalazła coś. But Russian security agents have captured her. They will almost certainly take her back to Moscow. We must get her back. She has vital information on the Iron Curtain project. Ooh, projekt Żelaznej Kurtyny. That information could help tip the scales in our favor. Ten narobił w gacie. W ogóle jak, gdzie my jesteśmy? Let's w jakimś... clear his head. In this state, he is of no use to us. W Zodiaku chyba siedzimy. Nie, bo to w Gdańsku jest akcja. Chociaż w sumie... The Soviets currently hold Tanya near Grodno. The prisoner is well guarded, but a supply truck from a nearby Soviet base runs to the facility several times a day. If your spies can infiltrate the war factory, they may be able to hitch a ride into the prison compound. Once you have found Tanya, get her out of there any way you can. Any way you can. Dobra, czyli dużo się podziało. Boże święty, jakie kascenki, jaka fabuła. Czyli Grecja upadła. Totalna porażka w Grecji nasza. Jezu, co to za jakiś zboczeniec. Łysy. Such a pretty face. Łysy z Brothers. Chyba nowy odcinek kręcą. Where is Professor Einstein? I was hoping you'd say that. Co? Najlepsze kino klasy. Sami zdecydujcie jakiej. Ten brak muzyki w ogóle, to jest tak cringe'owe. Nabrał tam jakieś kurde Coca-Coli, wpuścił do tego i zaraz będzie: gdzie Coca-Cola? Panie Krzysztofie, gdzie Coca-Cola? Czyli główne dowództwo aliantów znajduje się teraz w Zodiaku, o krzyk. I'm afraid the effects are quite permanent. Kiedyś to kręcili, nie? Łysy z Forcza. Jezu, wbił sobie to jeszcze gamoń. Tak, i wchodzimy do akcji. Mamy 30 minut na to. I wprowadź szpiega do fabryki.
opowieść Tani, północ, uratuj Tanię z Gdańska, twój szpieg może ominąć niewykryty każdą jednostkę wroga z wyjątkiem psów, którego wyczują. Kieruj go do fabryki broni w pobliżu bazy Sowietów, gdzie porwie ciężarówkę i uwolni Tanię. Z pomocą Tani zlikwiduj obronę przeciwlotniczą na wyspie, a przybędzie po nią transporter. Następnie znicz pozostałe radzieckie budynki jednostki. Czyli są psy. Tam, gdzie mieszkam, to psy są. Musimy ich się bać. Ale najważniejsze jest to, że właśnie świat się powoli budzi, nie? Widzi, że Stalin jest zagrożeniem dla wszystkiego, co wolne. O, zaraz tu. Siarnia. Tędy chyba nie wejdziemy. Spróbujemy dołem się przemknąć. Fabryka jest tutaj. Czyli wejdziemy od dołu. Dużo beczek. Ruscy mają dużo paliwa, na szczęście to akurat, tak powiem, zgodne z realiami. Czoł w ogóle mamut. Już pierwszy raz go widzimy w ramach przeciwnika. Czyli już teraz Ruscy dysponują tak zaawansowaną technologią. A, czas ucieka, pieski. Mam nadzieję, że teraz nie ruszą w lewą stronę przy pobędzie. Jakieś morze gdańskie, super. Porwał ciężarówkę. Bałtyk, o! O, ale tutaj w ogóle jest obrona, dwie cewki Tesli. No, nigdy byśmy się nie przedarli normalnie. Fajnie, że odkrywa teren, nie? Lotniska. Kurde, Ruscy aż tak umocnili Polskę? Niesamowite. No, wprowadź szpiega do fabryki. Co? Rozwal to. O, więzienie. Tania chyba została uwolniona. O! Co ja mogłem... Tu spoczywa Tania, Boże. Tania tam nawet jest. Ale oni mieli ją po... w sumie to Ruscy i taki ten zrobili pogrzeb. Fajnie, fajnie. Dobrze mogłem coś zrobić, nie? Zapisu chyba też nie mam żadnego. Wczytaj grę, nie? Tak. Fajnie, fajnie twórcy, fajnie. Dobra, czyli tajny agent Rutkowski znowu wpadł do akcji. Wybuchy, eksplozje. Wchodzimy. Ci znowu podnieśli samoloty. Czy nie? Ty, teraz nie ma samolotu. O co tu chodzi? Gdzie się podziały radzieckie jaki? Wysadzamy teraz całą obronę przeciwlotniczą, tak? Zniszcz pozostałe radzieckie budynki i zlikwiduj obronę, tak, przeciwlotniczą, dobra. Nic prostszego w teorii. A gdzie jest Rutkowski, ty? Chyba uciekł do podziemia, mam nadzieję, że tam się schował i zawalczy kolejnego dnia. Nie przebędą żadne posiłki, niech zgadnę, nie? Trzeba ich wystrzelać. Gramy teraz w Diablo. Killerka. Wchodzimy do bazy. Kolejne psy. Jak one sobie dostojnie chodzą, nie? Ruscy. To jest killerka, to jest kurde najlepsza moim zdaniem postać u aliantów. Tania Adams. Nie ma lepszej. Co tu nam przybędzie za posiłki? Będzie jakieś gówno. Co taki chopper może przewieźć? 5 żuli? Chyba, że medyka, ty. Jakby był medyk. Czy to ja mam uciekać, tak? Zaraz. Ewakuacja Tani? Może zapiszę? Odlatujemy i... Tania, rescued. Allied reinforcements have arrived from the north. Z północy. Alianckie posiłki przybyły. Ty, faktycznie posiłki. I mamy faktycznie. Chyba powoli ta inicjatywa finansowania aliantów zaczyna działać. Mamy wreszcie średnie czołgi, które będą bardzo przydatne już do końca gry. Mamy niewielki oddział. Co nas tu czeka tak naprawdę? Kurde, trochę sporo tego złomu. Artyleria. Ty, artyleria nie może z góry? A, zaraz tu ich podczytujemy. To trzeba wysadzić. Beczuszki.
Bardzo dużo to zadało obrażeń mamutowi po prostu. Milion. Kurde, on też się rusza. Nie wygląda to zbyt fajnie. Z miotaczami ognia tu latają jeszcze żule. Dobra. Artyleria bardzo fajnie niszczy jednostki piechoty. O, i mamy w warsztat, dwie elektrownie. W sumie mogłem tego nie niszczyć, żeby... A, nieważne, prawda, nieważne. Ruskie czołgi ciężkie. Czy ja czegoś jeszcze potrzebuję? Tak naprawdę warsztat naprawczy przydałby się, nie powiem, że nie. Co to były jakieś... Koty atakują w drzwi, czy co? Ta flaga radziecka, ale na niebiesko. Coś atakuje w moje drzwi. Chyba koty faktycznie. I mam rozumieć, że wszystko, tak wszystkie siły zniszczyć. Następnie zniszcz pozostałe siły radzieckie jednostki. Znaczy, tutaj mają trochę tego dużo, nie? Nie. Gdzie oni jadą? Co to jest? Atakują. Ruscy. Co? Ile tu zadaje obrażeń, a my ich nie możemy ściągnąć tak szybko? Chyba was posrało. Nie, najgorsze mechaniki ever. Przynajmniej ciężkie czołgi jakoś się sprawdzają. Ale to jest szczyt chamstwa, szczerze wam powiem. Kiedy ja miałem... O, jeszcze coś tutaj. Kiedy ja miałem V2, to one były po prostu jak papier. One spadały od piechoty. A kiedy oni je mają, to cała gwardia czołgów nie może dać im rady. Ten już może jechać na platformę. O, V2 znowu. Witaj. Sekundę go zdjęły. Po prostu mam taką cichą nadzieję. Ci coś tu udają, że atakują. Mam taką cichutką nadzieję, że... Wybrałeś to czy nie? No ciągle stąd się wytwarzają. Że po prostu oni przestaną atakować, bo tylko tak mam szansę. Bo inaczej nie zbuduję nigdy takich dużych sił, żeby zaatakować. Patrzcie, co oni tu mają. Tutaj można wysadzić, ok, jednostki piechoty zginą. Ale te V2, które na praktycznie 4/5 zdrowia budynku rozwalają? Następnym dostaniesz flotę, już nie mogę się doczekać. Ale to jak to widzę właśnie, jakby nie wiem, z tej perspektywy faktycznie jest ciężej. Faktycznie wydaje mi się, że jest ciężej, bo te... Myślałem, że go zniszczyli. Bo gnoje oszukują. O, teraz nagle mogę alianckie też robić rzeczy. Owca, stawiacz min. Tu jest chyba jakiś sekret. Sekret polegający na tym, że biorę jednego czołga mojego średniego i zwiedzam, co jest po prawej stronie mapy. To jest, o, tutaj w ogóle sobie wydobywają. Słuchaj, chcesz jakby walnąć taką kupą, to nawet są w stanie dostać w pierdzie. No, rozwalcie go, też mnie detektuje. Tu coś jedzie już, nie? To ten cywil strzelający pistoletem, czy czym tam? Gdzie oni jadą? I są, dobra. Nie wiem dlaczego się pojawiły, ale się pojawiły. To jest nasza tego. Dawaj, jaki... A, żeby ja, żebym produkował jaki... A mogę ty? W sumie jest lotnisko. Można spróbować. Można spróbować zrobić jaki. Zaraz. Czy jaki nie będą najlepszą teraz jednostką na świecie, bo Ruscy nie mają obrony przeciwlotniczej?
Chwila. Czy to jest największy cheat na świecie? Jak? Ci se w ogóle stoją, nie? Co będzie, jak im walnę rakietami? Ruszyli dupę, a nie ruszyli, no. I mam jaka, i co będzie teraz? Patrzcie, na przykład atakuję tutaj. Zapis. Ej. Jaki ty masz zasięg? Okej. I to rozwala faktycznie tutaj ten złom. Ja pierd... Jaki zasięg, widzicie to? O, a to jeszcze faktycznie jest ten moment, w którym można wjechać. A jak nie, to wczytać zapis. Więc nie potrafię przejść przez ten... A, więcej tych czołgów po prostu rozwalamy, wkładamy ten... zaraz, Jakens. Weź tam, rozwal wszystko. Zaczynam mieć pewne podejrzenia, że chyba ten atak się nie uda do końca. Dobra, ale nauczyliśmy się tutaj kilku bardzo ważnych rzeczy. Mianowicie, cewki Tesli mają chyba w ogóle zbuffowany zasięg. Nie miałeś radar, a V2 potrzebuje radarów. Doskonale. Bardzo przydatna wiedza. Paciu. Bam. Cyk. Ten nikuje. Cykin syn nikuje. Świeża dostawa czołgu. To jest w sumie ali... dobra. Wszyscy ranni jak Sukinsyn. Oni dalej spamują tymi jednostkami. To widzicie? Ile oni tego tu mają? Czy ja muszę teraz jakieś takie upośledzone mikro tworzyć? Żeby oni mnie nie trafiali w ruchu. Nie, ale te fałdłuki to przesada. Za dużo tego tu jest, jak to są głupie. A jeszcze produkują je na bieżąco. Nie? Jest tak logiczne jak... nie wiem. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Kupon, towarzyści. Kupon. Affirmative. Rozwarcie. Yes, sir. Affirmative. Unit ready. Jak to moja nowa kompania przyjechała samolotem, w sumie nie wiem po co ona przeleć się. A, bo ten ukryty tutaj, że tak powiem, z dupy przyjazd, można było go wykorzystać, ale jak są V2, to już nie trzeba. Zapis. Najważniejsza rzecz na świecie. Ale to mikro jest strasznie OP. Nie, znowu mają aż 3 ciężkie czołgi. Boże, takie mikro. Przeszkadzałem wam to zaatakować. Jak tam armia? O, duża armia się stworzyła. Takie armii świat nie widział. Co oni tu mają? Ciekawe, jaki komputer ma priorytety, nie? Że nawet sobie buduje, że tak powiem, kopułę radarową, a nie coś innego. Dobra, gdzie on ma w ogóle te MCV? Tutaj pewnie gdzieś, niech zgadnę. Wy już możecie rozwalić tam obronę. Porównajmy sobie koszt 950 do 700. To jest moim zdaniem niesprawiedliwe. To była jakaś taka pseudo, ma małe ten elektrownie zasilające. Może nawet by wyłączyły tą przednią obronę. Tego nie wiem. Nie, ochrona działa tam, obrona, spoko.
Co to zostało? Transporter, który nic nie może, że transporter, żniwiarka, która nic nie zrobi. No chyba tyle. O, wreszcie wchodzimy do bazy jego głównej i mam nadzieję, że tu jest jego baza gdzieś. O, tutaj tego, on to sprzeda wszystko w pizdu i będzie koniec, finitem. Mógłby ten bohater aliancki został? Nie, rozwalili go. Tylko czołgi mam radzieckie. Centrum dowodzenia. Lotnicho. Samolot ląduje. No to pilot roku. O, wreszcie. Wszystko wypło? Tu jeszcze coś zostało. Nie, to są stare gry, tu trzeba zniszczyć wszystko. Tu nic nie może, żaden Siros, żaden nic. No taka, szczerze powiem, dziwna misja, aż taka bardziej na rozkminienie, że trzeba odkryć właśnie tutaj, czym trzeba pracować, nie? I okazało się, że trzeba, można było w sumie tak naprawdę obrać tą drogę, pewnie bezpieczniejszą i lepszą, ale w sumie od przodu też pokazałem, że nawet na najwyższym da się tutaj wbić i rozwalić wszystko. Żeby ktoś mi nie zarzucił, że tam cheezujesz, grasz w tę grę jak powinieneś grać, a ty nie, proszę. Nic nie przeżyje, żaden murek. Czemu on mikruje? Ile to zajęło, ciekawe. Trochę chyba zajęło. Oho. Z offu. So very pretty. No spoko jest. But oh, so stubborn. Co jest? Postrzelili Rutkowskiego. No. O, jeb. Wiecie. Dobra, dla tej cutscenki warto było. Opowieść Tani, proszę, galeria dodatków jest i 24 minuty, no to po montażu pewnie wyjdzie jakieś tam 20 albo niecałe 20. Kurde, ciekawe, nie, że alianci jakby, tego nie było zbytnio u ruskich, że musieliśmy jako alianci zająć radziecką technologię, lepszą, zwłaszcza na tym poziomie tych trudności, i ich jednostki wykorzystywać. Mnie tego nie da się raczej u ruskich spotkać, nie, tam u nich była tylko oni, ich technologia. A tutaj, tak, to tam, Tania został uratowany. Super, szkoda, że nam nie pomogło tak naprawdę w tym... jak to miał sens? Była jakaś scenka, że my ją uwalniamy, ona uciekła chopperem, a później tak, chyba że to było pokazane, jak została uwolniona. No ale dobra, Gurun, że baza radziecka znowu tym razem w Gdańsku została zniszczona. I co nas czeka następnym razem, to się przekonamy w kolejnych odcinkach, dlatego dzięki za uwagę i cięcie!